Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej jest największym związkiem pracodawców w naszym regionie. Działa od ponad 25 lat. Jest to organizacja, która każdego dnia stara się pomagać prowadzić przedsiębiorstwom ich własne biznesy. Zajmujemy się szkoleniami, doradztwem, integrujemy środowisko, opiniujemy akty prawne, słuchamy bardzo głęboko tego, czego oczekują nasi członkowie właśnie od nas i akcja Nowa Praca jest trochę elementem właśnie tego naszego słuchania. Trzymaliśmy komunikat, że należy współpracować, należy otwierać się na zewnątrz, stąd te nowe rozwiązania, social media, Facebook, Twitter, to są rzeczy, w którym kierunku chcemy iść. I dlatego słuchamy tych przedsiębiorców, aby takie akcje dla nich organizować. To są firmy, które uznały, że trzeba się pokazać, trzeba się zaprezentować. Należy pokazywać dobre praktyki, które dzieją się w tych przedsiębiorstwach, ponieważ w tych firmach dzieje się naprawdę dużo dobrego i uznaliśmy wspólnie, że trzeba te rzeczy pokazać, ponieważ strefa ekonomiczna w Nowej Soli jest dobrym miejscem do pracy. I jest również naszym celem to, aby otwierać się na osoby, które są nie tylko mieszkańcami naszego pięknego miasta, ponieważ myślimy również o tym i chcielibyśmy, aby część kampanii, którą współtworzymy, była adresowana do mieszkańców takich miast jak Głogów, Zielongóra, ale też myślimy o rynkach nieco bardziej odległych, czyli chociażby o mieszkańcach Wielkiej Brytanii. Chcielibyśmy przede wszystkim, żeby dostali informacje o aktualnych ofertach pracy, które są dzisiaj w tych firmach, które współpracują razem z nami przy tym projekcie, ale też myślimy o tym, żeby edukować. To znaczy chcielibyśmy, aby pokazały się informacje na tematy tego, jak napisać życiorys, aby jak stworzyć CV-kę. Chcielibyśmy również przekazać garść informacji o tym, jak się zaprezentować podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Myślimy również o tym, aby pokazać kilka dobrych wzorów, czyli tego, w jaki sposób chociażby się zachowywać podczas takiej rozmowy. Jestem bardzo podekscytowany, ponieważ to jest pierwszego typu akcja, o której wiem w Polsce, która skupiałaby kilka firm, które łącznie, tworząc jak gdyby spójny organizm, komunikują się na zewnątrz. Do tej pory było w ten sposób, że to pojedyncze firmy tworzyły tego typu kampanie wizerunkowe. Dzisiaj mówimy o pewnym potencjale, co pokazuje, że energia i współpraca w naszym mieście jest dobra.